Witam Państwa w środę 23 kwietnia. Dziś ważny dzień, zwłaszcza dla naszych gimnazjalistów. Pogoda im sprzyjała, więc miejmy nadzieję, że pytania egzaminacyjne również sprzyjały. O tym między innymi w dzisiejszym wydaniu. Sylwia Przytarska, zapraszam na wiadomości regionalne. Już za chwilę egzaminy rozpoczęte. Inwestycje w Żarach. Darmowe szkolenia. To dla nich ważny moment. W galowych strojach zasiedli dzisiaj do szkolnych ławek, by sprawdzić swoją wiedzę z 3 lat nauki. Po wyjściu z egzaminu większość uczniów z uśmiechem na twarzy przyznało, że łatwo poszło. Zapraszam na materiał Karoliny Czeredy. Uczniowie 3 klas gimnazjum rozpoczęli 3-dniowy egzaminacyjny maraton. Dziś rano zmierzyli się z pytaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po godzinnej przerwie zasiedli do egzaminu z języka polskiego. Jak im poszło? O wrażenia tuż po zapytaliśmy uczniów gimnazjum nr 3 w Żarach. No nawet dobrze, tylko z WOS-u pytania były ciężkie i nie rozumiałam, ale z historii nawet tak. Może być. Test nie był taki łatwy, trochę jestem jeszcze dalej zestresowana, ale sądzę, że nie będzie aż tak źle. Właśnie masz jakieś sposoby na radzenie sobie ze stresem? W sumie to raczej nie. Słodycze, o. To jest dobry pomysł i melisę rano wypiłam na uspokojenie się. A tak to sądzę, że sobie dobrze radzę ze stresem. Myślę, że całkiem dobrze, ale no nigdy nie ma pewności, jak to wyszło, ale jestem dobrej myśli. A dobrze. Tylko no, historia była ciężka, naprawdę, ale... A WOS? WOS łatwy, łatwy. Jakie mi dobrze poszło. A jakieś pytania zapadły Ci w pamięć? Ostatnie i pierwsze wydarzenie chronologiczne, to było w miarę ciężkie. Co trudniejsze było, historia czy WOS? Historia. Znaczy ogólnie historia mi zawsze sprawiała problem i dlatego ciężej mi poszło. Chociaż w sumie próba z WOS-u była łatwiejsza niż ten egzamin właściwy, tak. No ale będzie dobrze. Tak. Jak poszło? Dobrze. Nie było z niczym problemu? Niektóre zadania były ciężkie, ale tak to wszystko zrobiłem. Szczęśliwy po tym teście. Nie było aż takie trudne. Aniu, jak poszło? Dobrze, nie było tak trudne, jak wszyscy ostrzegali. A historię WOS lubiłaś? Lubisz? Tak, bardzo lubię historię. Wydaje mi się, że dobrze. Były jakieś pytania, które sprawiły Ci szczególną trudność? No były. Dobrze jest trochę. Na początku myślałam, że będzie gorzej, ale nie jest tak źle, myślę, wydaje. Będzie okej. No będzie okej, wierzę w siebie. Chłopaki, jak poszło? No dobrze. Nie było zbyt trudne, ale trzeba było się zastanawiać nad niektórymi. Powiedzcie, nie wiem, razem się uczyliście do egzaminu? Nie. Nie. Nie kusiło Was nigdy, żeby się pozamieniać, popodmieniać? Zdarzało Wam się? Nie, nigdy. Nad uczniami podczas egzaminu czuwa komisja. Uczniowie dzisiaj są nadzwyczaj grzeczni, co by świadczyło o tym, że jednak jest stres. Słusznie bardzo. Nie gadali, nie ściągali? Nie gadali, nie ściągali. Komisja nad tym czuwa. Jak maraton, to maraton. Zmagania gimnazjalistów potrwają do czwartku. Przed nimi zatem jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro będzie część, no chyba najtrudniejsza, tak zawsze mówią gimnazjaliści, matematyczno-przyrodnicza, czyli będzie część właśnie z przyrodniczych, z przedmiotów przyrodniczych, chemia, fizyka, geografia, biologia, no i później matematyka. A przed nimi jeszcze 3 dzień. A przed nimi jeszcze języki, w zależności tam od wyboru, albo wersja podstawowa, albo rozszerzona. W naszej szkole to akurat język angielski i język niemiecki. Egzamin na koniec gimnazjum podzielony jest na części. Której najbardziej obawiają się uczniowie? Przyrodniczej, bo najbardziej mi na tym zależy i najbardziej się boję, że mogę zepsuć, a tak to na luzie podchodzę do wszystkich egzaminów. A jakiej części najbardziej się obawiasz? Matematyki. Najbardziej matematyki. Trzymam kciuki. Dziękuję. Niemiecki, bo wzięłam rozszerzenie i to za mało czasu, zdecydowanie 60 minut na napisanie jakiegoś opowiadania, jeszcze rozwiązanie zadań, to jest zdecydowanie za mało. Czy masz jakieś sposoby na radzenie sobie ze stresem? Znaczy, myślę o czymś miłym i wtedy jest o wiele lepiej. Mózg mi się jakby więcej myślę i będzie dobrze, mi się wydaje. A na jakie pytania musieli odpowiadać gimnazjaliści? Czym zajmuje się Sejm i Rada Ministrów?
Tego właśnie nie wiedziałam dokładnie. Jaki wpływ na przyszłość uczniów ma egzamin na koniec gimnazjum? Generalnie jest to sprawdzenie wiedzy i największy taki praktyczny wpływ, no to przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych. Po prostu punktacja jest tam brana pod uwagę. Generalnie wszyscy, którzy podchodzą, muszą ten egzamin zdać. Czyli muszą zjawić się na nim fizycznie, żeby ukończyć klasę trzecią. Zdarzają się uczniowie, którzy mają 100%? Laureaci najczęściej. Mamy laureatkę w tym roku, która jest z tej części właśnie zwolniona, Klaudia, i będzie miała 100% punktów. Jeśli chodzi o piszących, to naprawdę ciężko, bo zawsze gdzieś tam te punkciki drobne uciekną. Za gimnazjalistów mocno trzymamy kciuki. Życzymy powodzenia również jutro i pojutrze. Dziś w Żarskim Ratuszu radni z Komisji Mienia Komunalnego rozmawiali o stanie dróg po zimie i inwestycjach na ten rok. W planach są remonty chodników przy ulicy Konopnickiej i Chłopickiego. Chodnik wraz ze ścieżką rowerową powstanie na ulicy Pokoju na odcinku od Alei Wojska Polskiego do Partyzantów. Remontu doczeka się również ulica Niemcewicza od strony Staszica. Natomiast na Niemcewicza od ulicy Kilińskiego ułożona zostanie jeszcze jedna warstwa nawierzchni asfaltowej. Wiadomo też, że do Żarskiego Urzędu wpłynął wczoraj protest mieszkańców ulicy Spokojnej, którzy nie zgadzają się na wycinkę starych drzew, które rosną wzdłuż ulicy. Remont jest tam konieczny, bo niebawem będzie tam nowa siedziba sądu. Olbrzymie drzewa znikną również z ulicy Gnieźnieńskiej w Żarach. Mieszkańcy Żar najpierw głosowali, teraz czekają, aż ich wnioski zostaną zrealizowane. Kolejną inwestycją, która ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego, jest przebudowa drogi pomiędzy ulicą 9 Maja a Myśliwską w Żarach. W związku z planowaną przebudową drogi na ulicy 9 Maja i ulicy Myśliwskiej można składać wnioski i uwagi w tej sprawie w Urzędzie Miejskim w Żarach. Z dokumentami też można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury. Wnioski w tej sprawie można składać w Żarskim Urzędzie do 2 maja. Jakie są techniki sprzedaży? Jak poprawnie przeprowadzić rozmowę z klientem? Chcesz poznać odpowiedź na te pytania? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń. Szczegóły w materiale. Fundacja Przedsiębiorczość już niebawem ruszy z nowymi szkoleniami dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i nie przekroczyły 30 roku życia. Obejmują te szkolenia takie dwa zakresy, czyli telemarketer, gdzie będziemy, to znaczy uczestnicy będą uczyli się przede wszystkim, jak kontaktować się z klientem. Będą mieli zajęcia praktyczne, teoretyczne, potrwa to trochę czasu, zakończy się dla niektórych osób typowo już stażem płatnym. Poszukiwane są również osoby zainteresowane szkoleniem na stanowisku monter i elektronik sprzętu komputerowego. Tutaj też przewidzieliśmy prawie 170 godzin szkoleń teoretycznych i praktycznych i oczywiście też obowiązuje tutaj staż zawodowy. Ile osób ma szansę na takie szkolenie? Poszukujemy 16 osób na montera sprzętu komputerowego i 8 osób, jeżeli chodzi o telemarketera. Bezpłatne całkowicie. Oczywiście bezpłatne całkowicie, jeszcze przewidziane są koszty związane ze zwrotem za dojazd. Również mamy przewidziane tutaj poczęstunki dla uczestników szkoleń. Więcej informacji na stronie www.fundacja.żary.pl. Dziś, jak co roku, w Szkole Podstawowej nr 3 w Żarach odbyła się rejonowa olimpiada wiedzy o Czerwonym Krzyżu i międzynarodowym prawie humanitarnym. Jej głównym celem jest rozbudzenie wrażliwości dzieci na potrzeby innych. W zmaganiach udział wzięli uczniowie klas 5 i 6 szkół podstawowych z powiatu żarskiego. Każdą szkołę reprezentowało 2 najlepszych uczniów, których wyłoniono w etapie szkolnym. Pilnie przygotowywałaś się do tego testu dzisiejszego? Bardzo. Jakie czytałaś książki, rozwiązywałaś testy? Powiedz, jak to wyglądało? Czytałam trochę na internecie. W tamtym roku, jakie były konkursy, rozwiązywałam testy z 2013. Tutaj pani od przyrody dała nam, mi i Wiktorii, takie karteczki, żeśmy się uczyły. Czytałam ważne daty z Polskiego Czerwonego Krzyża. Rozwiązywałam jeszcze testy z 2012. Jednym słowem, bardzo pilnie. No to super. A powiedz, co da ci taka wiedza?
Czego się dowiedziałaś? Co cię tak może najbardziej zaintrygowało? Najbardziej zainteresowało mnie to, że w czasie stanu wojennego też działał Czerwony Krzyż i że Henryk właśnie Dunant podał pierwszy pomysł tego i że w Szwajcarii. To było najciekawszym zjawiskiem dla mnie. Długo się przygotowywałaś? No tak. Czytałam tutaj, te pani nam dała takie karteczki do przygotowywania z internetu. No, szukałam, razem z koleżanką się uczyłyśmy. No, jednym słowem uczyłam się tak trochę tych dużo. Pierwsze miejsce i 100% punktów zdobyła Agata Hachn ze szkoły podstawowej numer 2 w Lubsku. A kto was przygotowywał? Nasza pani, która prowadzi z nami zajęcia PCK. Drugie miejsce zajęła Kamila Celniak ze szkoły podstawowej w Nowych Czaplach. Agata oraz Kamila będą reprezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 8 maja w Zielonej Górze. Trzymamy kciuki. Praca nad kanalizacją w Grabiku w Re. Pogoda dopisuje, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Prowadzimy roboty w 3 miejscach, 3 brygadami roboczymi. Rozpoczęliśmy pracę w pasie drogi powiatowej i one będą kontynuowane do końca przyszłego miesiąca. Od 1 maja, znaczy po weekendzie majowym, rozpoczynamy w 4 miejscu pracę, 4 grupą roboczą. Będzie to odcinek w rejonie szkoły podstawowej. Od 1 czerwca jeszcze jedną, w sumie przewidujemy docelowo 6 grup roboczych do realizacji, więc wszystko na to wskazuje, że powinniśmy w terminie zakończyć roboty. Pod powstającą w Grabiku kanalizację podłączy się 888 osób. Najistotniejszym rurociągiem jest rurociąg grawitacyjny. Jest najgłębiej, jest najtrudniej go ułożyć. Jego będzie nieco ponad 8 km. Rurociągów tych towarzyszących, ciśnieniowych i tak dalej, w sumie to się zamyka liczbą około 11 km bieżących. Mieszkańcy Grabika borykają się ze zmianami w organizacji ruchu. Czy często skarżą się na utrudnienia? Jak do tej pory wykazali się olbrzymią wyrozumiałością. Do nas dotarły tam jednostkowe, wie pani, to się zawsze zdarza. Gdzieś tam trzeba coś uprzątnąć, coś dosypać, ale generalnie na razie pracuje się bardzo dobrze. No i pogoda pomaga. Do kiedy potrwają prace w Grabiku? Prace ziemne powinny się zakończyć z końcem listopada. Takie są planowane. Zostaną potem jeszcze roboty drogowe, ewentualnie wykończenia przy przepompowniach. Może jeszcze jakieś roboty elektryczne na sam koniec. No myślę, że w tym roku zamkniemy generalnie te zadania. Wykonawcą robót jest firma EcoWOT ze Świdnicy. Przy domach od numeru 64 do 81 prace zakończą się jeszcze w tym miesiącu. Następnie rozkopy rozpoczną się przy posesjach o numerach 112 i 34 oraz kolejno przy 82 oraz 79A. Już jutro, w czwartek 24 kwietnia, w Szkole Muzycznej w Żarach odbędzie się wyjątkowy koncert w wykonaniu najlepszych uczniów tej szkoły. Zostali wyłonieni w drodze konkursu pod tytułem Miniatura 2014. W 3 grupach wyłoniono laureatów konkursu. Prawie 50 dzieci zaprezentowało się na scenie konkursowej. Były to miniaturki, więc utwory programowe mające tytuły, ewentualnie utwory taneczne. Podczas jutrzejszego koncertu laureatom konkursu Miniatury 2014 wręczone zostaną statuetki. Zagrają swoje krótkie miniaturki, ponieważ będzie ich około 20, więc z tego się zbierze bardzo ładny koncert, około godzinny. Wstęp jest jak zwykle wolny, zapraszam serdecznie. Ponieważ w niedzielę odbędzie się kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II, mały akcent papieski, na koniec chór zaśpiewa barkę. Zapraszam serdecznie wszystkich melomanów. Pogoda piękna, zamówiłem na ten dzień również. Będzie słonecznie i przyjemnie. I uważam, że każdy powinien wyjść z domu, przyjść posłuchać pięknej muzyki w wykonaniu dzieci od 1 klasy do 6, czyli cały przekrój szkoły muzycznej. I wszyscy razem na koniec może zaśpiewamy barkę i wprowadzimy się w ten klimat pięknego święta, wyjątkowego święta dla wszystkich Polaków. Zapraszam serdecznie, jeszcze raz wstęp wolny. Koncert rozpocznie się jutro o godzinie 18.30. Uczennice Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Żar wywalczyły złote medale Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w badmintonie. Grupa była dość łatwa, ponieważ byliśmy rozlosowane po półfinałach wygranych. Później w półfinałach i finałach było już ciężej, ale jakoś nam się udało. Finał? No, ciężki, ponieważ jedna dziewczyna trenuje w klubie badmintonowym w Surencinie.
w sumie była razem z trenerem, który tam trenuje, więc było ciężko. Dziewczyny trenują razem już od kilku lat, a Mistrzostwo Województwa to ich największy sukces. Ja zaczęłam w pierwszej gimnazjum trenować, czyli już 6 lat. Moja koleżanka trenuje 8-9 lat od podstawówki. Ja dopiero w pierwszej gimnazjum zaczęłam. Ona mnie do tego namówiła na początku. No niestety nie tyle, ile byśmy chciały, ponieważ mamy treningi raz w tygodniu po 1,5 godziny, co jest bardzo małą ilością, dlatego tym bardziej cieszymy się, że osiągnęłyśmy taki sukces. Skąd zainteresowanie badmintonem? Ja byłam tym zainteresowana od dzieciństwa, ponieważ w mojej rodzinie bardzo dużo osób właśnie interesowało się badmintonem i tam gdzieś zawsze grałam. I po prostu kiedy zmienił nam się WF-ista w podstawówce i po prostu okazało się, że on też jest zainteresowany badmintonem, to jakoś tak po prostu zaczęłam trenować i tak zostało. Zawodniczki do mistrzostw przygotował Łukasz Poczynek, ale na zawodach w Zielonej Górze dziewczynom towarzyszył Janusz Mantyk. Cieszymy się bardzo. Jest to efekt takiej pracy wspólnej, bo pracujemy ze szkołą podstawową, z kolegą Łukaszem Poczynkiem, który w sumie umówiliśmy się zajmować się badmintonem. Dziewczyny prowadzi od początku. W tej chwili jest kontynuacja od podstawówki poprzez gimnazja do liceum. Zajęcia są częściowo tam, częściowo są u nas, rozszerzamy bazę i daje to efekty. Dziewczyny miały tą drogę taką, zawsze tam gdzieś w liceum były trzecie i w końcu uwieńczenie tego sukcesu, tej pracy w tym roku wygrały. Dziewczyny już rozpoczęły przygotowania do Mistrzostw Polski. Czy przywiozą medal? Trudno powiedzieć, bo żadna z nas do tej pory nie miała takiej szansy, ani nawet nie miałyśmy okazji obserwować, ale jesteśmy pozytywnie nastawione i zrobimy wszystko, żeby przywieźć medal, może nawet się uda. Dzisiaj rozgrywane są mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Żarski Promień gra w Nowej Soli z czwartoligową Arką. Drugi z naszych zespołów, ŁKS Łęknica, podejmuje Syrenę z Bąszynek. W innych spotkaniach Piast Gorzów gra z Ilanką Rzepin, a Fadom Nowogród Bobrzański z rezerwami UKP Zielona Góra. Wszystkie spotkania rozpoczęły się o godzinie 16:30. Mecze półfinałowe zostaną rozegrane 21 maja. O wynikach poinformujemy w najbliższym serwisie. Najbliższe dni upłyną pod znakiem dynamicznie zmieniającej się aury. Chwil ze słońcem nie zabraknie, ale spodziewane są również opady deszczu. Wysokie wartości na termometrach się utrzymają. Paulina Zgarska, zapraszam na prognozę pogody na czwartek i piątek. W czwartek i piątek alpejski niż może przynosić deszcze i burze. Przewidywana temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie zarówno w Żarach, Gubinie, jak i Szprotawie. Zachmurzenie wzrośnie do dużego, tam też spodziewane są opady deszczu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany wschodni. W piątek czeka nas bardzo podobna aura, będzie jedynie chłodniej, termometry wskażą 20 stopni. Przez najbliższe dwa dni ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1018 hektopaskali. W czwartek imieniu obchodzi Horac, w piątek natomiast Jarosław. Ze względu na przelotne opady warto mieć pod ręką parasol. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia już wkrótce. Dziękuję za uwagę. Na dziś w wiadomościach to już wszystko. Teraz zapraszam do obejrzenia naszych programów Poznaj swoje miasto z Rafałem Szymczakiem oraz Pochwal się, w którym Zbigniew Kozłowski, mieszkaniec Żar, dzieli się z nami swoją pasją, czyli pisaniem książek. Polecam i Państwa również zapraszam do kontaktowania się z nami. W końcu telewizja regionalna to Wasza telewizja. Dla Was i o Was. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.